Jestem Natalka i dziś witam Was w dzieckim holu Rudzińskim. Pierwszą rzeczą są gumeczki do grzywy i ogona. Takie zwykłe, czarne. Przełożyłam je do takiego opakowania, bo tamto mi się zepsuło. To był taki normalny woreczek foliowy. I jest tu ich 500 sztuk. Są czarne, jak widać, i kosztowały 8 zł. I kupiłam je w sklepie. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, są rękawiczki jeździeckie szare. Kupiłam je za 15 zł na Allegro. Mają rzepy, antypoślizg i swoje rękawiczki zgubiłam na obozie, tak więc musiałam kupić nowe, bo od wody strasznie się brudzą ręce. No i kupiłam je w rozmiarze M, no są troszeczkę za duże, ale mam nadzieję, że nie będą takie złe, jeżeli chodzi o jazdę. No i kupiłam je właśnie na Allegro za 15 zł i nie chciałam jakoś przesadzać ceną, tak więc wolałam kupić o takie, nie wiem za jakie są. Pewną rzeczą jest odżywka do grzywy i ogona z Black Horse'a. Jest to dwufazowa odżywka. Jest o taka. Ma tu 140 ml, kosztowała mnie 15 zł i też kupiłam ją w sklepie konikom.pl. Zamówiłam to wszystko przez internet. I ma tu taki zwykły psikacz. O taki. Bardzo ładnie pachnie i ma nam pomagać rozczesywać grzywę i nadawać połysk. Mam nadzieję, że będzie fajna, jeżeli chcecie to zrobić. Ostatnią największą rzeczą są sztyblety z firmy Pasquello, wiem, że to nic nie widzicie. O, pudełko takie, srebrne. I tak, sztyblety wyglądają tak, są tutaj wiązane, tu mają takie, o, zapięcie, jeszcze suwak. Są wykonane ze skóry bydlęcej. Ja zamówiłam w rozmiarze 39. Jest to 25,5. Już je wypasowałam. Są naprawdę bardzo ładne. No i kupiłam je dlatego, bo ja mam ogólnie teraz sztyblety gumowe, a jak prawie każdy z Was pewnie wie, w sztybletach gumowych w zimę odmarza noga, a po prostu w lato jest strasznie gorąco, więc wolałam sobie kupić sztyblety skórzane, ale też nie chciałam kupować jakichś tam beznadziejnych za nie wiadomo ile pieniędzy, więc wolałam kupić takie, które większość z Was poleca, kosztowały 150 zł i kupiłam je w sklepie Equin i przesyłką kurierską za pobranie kosztowały 166,60. No, jak chcecie też mogę dla Was je przetestować albo po prostu powiedzieć Wam, jak się spisują. Na razie tego nie mogę powiedzieć, bo jeszcze ich nie używam, ale naprawdę są fajne i jak będę w stanie, to na pewno pojedzie, powiem Wam, jak się spisują.